Napędzany wściekłym fanatyzmem, Iran, będący głównym czynnikiem destabilizującym na Bliskim Wschodzie, nie zamierza porzucać idei zniszczenia Izraela. Od ponad roku walczy z nami za pośrednictwem swoich przybudówek Hamasu, Hezbollahu i Hutych, atakując nas też dwukrotnie rakietami balistycznymi na niespotykaną skalę. Ajatollahy aspirują do broni jądrowej w ramach antyzachodniej osi z Rosją i Chinami, pomagają reżimowi Putina w wojnie z Ukrainą. Tymczasem Izrael, który pozbawił już mułów głównych atutów w postaci Hamasu i Hezbollahu, może huknąć ten czambuł z grubej rury, dosłownie na dniach.